Wszystkie cztery projekty ustaw wpisujące się w politykę śmierci, zmierzające do rozszerzenia tzw. aborcji, będą dalej procedowane w Sejmie. Nie udało się odrzucić żadnego z nich. Dziś prośbę do wiernych w Polsce, by modlić się o ochronę życia od poczęcia, przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. W stanowisku, jakie wczoraj podjął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przywołał on nauczanie świętego Jana Pawła II, który napisał, że wśród wszystkich przestępstw przeciwko życiu przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. I dalej, jak podkreślał Ojciec Święty, dzisiaj świadomość tego zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda przypomniał, że konstytucja zapewnia każdemu prawną ochronę życia i ponownie ze świętym Janem Pawłem II zaznaczył, że nic nie zmieni rzeczywistości, a przerwanie ciąży zawsze jest świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej. Dziś swoje stanowisko przewodniczący polskiego episkopatu uzupełnił kolejnym prośbą, by najbliższa niedziela była dniem modlitwy w obronie życia poczętego. Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nienarodzone, oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju. W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj stanowiska w sprawie poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej mszy świętej, modlić się w tej intencji. Przewodniczący polskiego episkopatu wyraził nadzieję, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.